Ja jestem zwolennikiem minimalizmu w pisaniu. Zawsze miałem problemy, żeby dotrwać do trzechsetnej strony książki, jakiejś prozy dłuższej. Nigdy nie lubiłem wielkich powieści, sag, które męczyły mnie swoim bądź realizmem, takim naturalistycznym opisem. Wydawało mi się, że właściwie to, co najważniejsze, można by streścić do kilkudziesięciu najwyżej stron. To nie jest nic prostego stworzyć taki tekst, który by zawierał maksimum przekazów minimalnie tylko wykraczających poza kilka zdań w formie. Ale z, z drugiej strony, rzeczywiście wydaje mi się, że odpowiada mi taki e, minimalizm, który y, zarysowuje czy szkicuje tylko pewien obraz czy pewną sytuację, która musi po, potem zostać dopełniona czy uzupełniona przez, przez czytającego. Zawsze mi się, mnie się podobały książki, które zostawiały niedosyt, które y, nie opowiadały pełnej, zamkniętej historii, tylko szkicowały w paru e, punktach, w paru zdaniach, czy nawet równowagi. W ważnikach zdań, czy paru słowach, jakiś obraz, który ja potem sobie rozbudowywałem w głowie. Stąd też moja fascynacja malarstwem i, i filmem, fotografią, obrazem w ogóle i próba jakby dopisywania dalszych ciągów do obrazów, które mam w sobie. To są obrazy senne, pochodzące z, 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 z marzeń sennych, są to obrazy zapamiętane z dzieciństwa, są to obrazy. Które gdzieś we mnie siedzą, sytuując się na pograniczu wyobrażeń i doświadczenia. Już nawet nie potrafię powiedzieć, czy to są obrazy, które mnie się prześniły, czy które ja przeżyłem sam, które ja widziałem. No trudno, trudno to jednoznacznie powiedzieć. I z drugiej strony są zahaczone w, w historiach, które słyszałem, które sobie obudowywałem, czy dopowiadałem w takiej wizualnej postaci, czy plastycznej postaci. Jakby taki. Specyficzny konglomerat tych elementów, o których teraz powiedziałem, mógłby posłużyć za kanwę jakiejś długiej powieści, rzeczywiście. Mm. Natomiast mnie chodziło, żeby odcedzić to. Nie miałem z tym problemu. Nie miałem z tym problemu. Ja nie jestem bardzo płodnym twórcą. Raczej. Przeciwnie, mam duży problem z, z, z tym, żeby pisać, i szczerze powiem, nie sprawia mi to jakiejś wielkiej przyjemności, to znaczy, nie odczuwam też powołania do pisania. Raczej wydaje mi się, że przez to, że mam doświadczenie redaktorskie, korektorskie, tłumaczeniowe czytania tekstów innych, mam wrażenie pewnego przysytu słowem po prostu. I... Tak literatura mi zawsze najbardziej odpowiadała, która wyzwalała we mnie chęć dopisania do skromnego, objętościowo tekstu własnego właśnie, dalszego ciągu, tak? własnych obrazów, kolejnych obrazów nawarstwiających się, jakiejś dalszej historii, drobnej, drobnej narracji, która ma tyleż w sobie elementów realistycznych, realnych, empirycznej w jakiś sposób, co właśnie wyobrażeniowych, które w jakiś napoły magiczny, napoły wyjaśniony psychoanalitycznie na przykład sposób się tam niczym drożdże, nawarstwiają i właściwie literatura jest po to, żeby pomóc uwolnić te obrazy, które w, w czytelniku siedzą.